Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj z dawna wyczekiwana rozmowa z księdzem Konstantynem Najmowiczem, przeorem największego przeoratu bractwa w Polsce i drugim asystentem przełożonego naszego dystryktu. Zapraszam. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Proszę księdza, ksiądz przeszedł do bractwa świętego Piusa X, zanim to jeszcze było modne. To znaczy w przeciągu ostatnich 3 lat przeszło do nas kilkunastu księży. Natomiast w poprzednich, można powiedzieć, 10-leciach to były jednostki, pojedyncze jednostki, które przechodziły. No i wśród nich jest ksiądz. Proszę, żeby ksiądz nam opowiedział trochę, kiedy to było i jak to było. Tak, to prawda. Przeszedłem już 11 lat temu, prawie 11 lat temu, ponieważ tak naprawdę decyzja moja zakomunikowana została, o tym moja wola, prośba przełożonemu tutaj wtedy jeszcze domu autonomicznego, księdzu Karolowi Sztylinowi, dokładnie 16 listopada 2011 roku. Pamiętam ten dzień, ponieważ jest to święto Matki Bożej Ostrobramskiej, dla mnie skądinąd bardzo ważne. Więc już właściwie praktycznie po tej dacie, mniej więcej, nie wiem, tydzień albo 2 tygodnie później przyjechałem do przeoratu i tak właściwie ten czas minął tutaj w Warszawie bez żadnych jakichś przenosin już tyle lat. Historia się zaczęła zapewne bardzo dawno, ponieważ tradycja jako taka nie była dla mnie czymś nowym, tylko ja się urodziłem na Litwie i jeszcze w tej Litwie, która była częścią Związku Sowieckiego, i dlatego też prawda jest taka, że Kościół katolicki na Litwie był przez granice sowieckie chroniony przed dewastacją posoborową, i dlatego też jakby moje dzieciństwo, te wczesne dzieciństwo, to były czasy jeszcze tradycji w większym lub mniejszym stopniu. Niestety już jak przystępowałem do komunii, to właśnie był remont kościoła po to, żeby wstawić tam stół, zniszczyć prezbiterium i tak dalej. Natomiast jeszcze te wcześniejsze czasy, które trochę sobie przypominam, no to były czasy jednak jeszcze tradycji. Natomiast kiedy upadł Związek Sowiecki, no to przyszła ta odwilż i niestety to, co nazywamy wiosną kościoła, również tam, do mojej miejscowości. I tutaj ze smutkiem trzeba powiedzieć, że no, tymi heroldami odnowy byli księża, którzy przyjechali z Polski. I rozpoczęła się niewątpliwie przeróbka wszystkiego, a mianowicie to, co było jeszcze, te szczątki jakiejś tam, powiedzmy, tradycji, tradycyjnej pobożności, zostało to wszystko bardzo szybko zmienione. Zostały wprowadzone gitary, zostały wprowadzone takie, powiedzmy, śpiewy, które no, raczej sakralnymi nie są. I dla nas, młodzieży, powiedzmy, czy tam, powiedzmy, dzieci, młodzieży, w tamtym czasie było to takie imponujące, pociągające i się okazało, że to był taki pewien moment, był taki boom, się pojawiło dużo młodych ludzi w kościele, ponieważ no, księża byli energiczni, tutaj jakby się angażowali. No i w tym czasie niewątpliwie to był taki moment szczytowy, a potem zaczęło to wszystko opadać i w tej chwili praktycznie już do parafii prawie nikt nie chodzi do kościoła, ani młodzież, ani starzy ludzie. Więc gdzieś tam, powiedzmy, w wieku 11-13 lat przeżyłem tą transformację, jakby zmianę tej wiary, gdzie to zostało wszystko przyjęte no, z dobrą wiarą i myśląc, że to wszystko jest jakby, tak powinno być i że tak jest dobrze i tak będzie lepiej. Dość szybko potem wstąpiłem do zakonu karmelitów bosych w warszawskiej prowincji. Wyjechałem na formację do Polski
I właściwie już od tego czasu, czyli od roku 1997 roku, większość mojego życia spędzałem w Polsce. I tutaj niewątpliwie to, co charakteryzowało ten czas, to była świadomość, że jest pewnego rodzaju niekompatybilność między tym, co się czyta u świętej Teresy czy u świętego Jana od Krzyża, a tym, co się spotyka w klasztorach. Dostrzegało się pewną jakąś taką różnicę i trudno było sobie wyobrazić świętego Jana od Krzyża w karmelitańskim klasztorze, ale oczywiście pojawił się pewien taki lęk przed myśleniem. W zasadzie, że no tak jest, są przełożeni, jest prowincjał, jest generał zakonu, nad generałem jest papież, więc no, skoro tak to funkcjonuje, to widocznie, że tak ma być. I zakon karmelitów stosunkowo, przynajmniej w Polsce, nie wyglądał jakoś tak bardzo modernistycznie w porównaniu do innych zakonów. Nawet bym powiedział stosunkowo konserwatywny, nie było tam ani neokatechumenatu w tamtym czasie, ani nie było też odnowy w Duchu Świętym, czy takich innych ruchów. Gdzieś działalność zakonników mimo wszystko oscylowała wokół charyzmatu, więc było pewnego rodzaju z mojej strony uśpienie, jeśli chodzi o świadomość tego, że się w Kościele dzieje źle, ale gdzieś takie na zasadzie powiedzmy jakichś takich małych impulsów, one się pojawiały właśnie, że no, trudno to jakoś do końca połączyć z ideałem. I w trakcie formacji seminaryjnej, kiedy przyszedł czas na to, żeby gdzieś się przymierzyć do pracy magisterskiej, trafiłem na, o dziwo, książkę, która mnie otworzyła częściowo oczy. To była autobiografia kardynała Ratzingera, książka, która się nosiła tytuł Moje życie. I czytając tą książkę, znalazłem parę ciekawych rzeczy na temat liturgii, które kardynał, jak na tamte czasy, no, to były jednak dość odważne stwierdzenia o destrukcji liturgii, o tym, że pobudowano banalny produkt z, powiedzmy, materiałów ze zniszczenia starej mszy i tak dalej. To spowodowało jakby takie większe zainteresowanie kwestią liturgiczną, tym bardziej, że no, to była rzecz, która była moją jakąś tam nostalgią z dzieciństwa, tak? Gdzieś może ukrywaną, albo nawet jakąś pewnego rodzaju wstydliwą w tamtym kontekście, że tutaj człowiek przyjechał z jakiegoś głębokiego Trydentu i gdzieś tutaj wszyscy są już tacy, powiedzmy, dawno, już któreś pokolenie oświecone przez Ducha Soboru, a ja z kolei jestem takim trochę zacofanym. Ale skoro prefekt Kongregacji Nauki Wiary miał taką odwagę powiedzieć tutaj takie rzeczy, więc zacząłem w tym kierunku drążyć sprawę i to bardzo szybko mnie doprowadziło do tradycji. Wiele rzeczy, które przez te moje studium związane z pracą magisterską doprowadziły mnie do tradycyjnej liturgii. Bardzo szybko zrozumiałem, też miałem jakby tą odwagę gdzieś do tego przylgnąć, przekonania, że ta tradycyjna liturgia jest czymś bardzo potrzebnym. Chociaż jeszcze daleko mi było do tego, żeby zrozumieć, że na te czasy jest to jedyne remedium, jeśli chodzi o formę kultu Bożego dla Kościoła katolickiego. Natomiast w tamtym czasie miałem tą już odwagę do tego, żeby gdzieś tam do tej tezy przylgnąć, że rzeczywiście tradycyjna msza jest jakimś tam remedium na pewną desakralizację liturgii. Natomiast cały czas pojawiał się problem myślenia dalej i gdzieś utożsamiałem kryzys Kościoła z kryzysem liturgii, natomiast panicznie się bałem postawić następny krok i wyciągnąć wnioski, że ta tradycyjna liturgia jest niekompatybilna ze współczesną teologią, z tym, co studiujemy na naszych wykładach w seminarium, mianowicie chociażby o eklezjologii, o ekumenizmie, o eschatologii. To wszystkie rzeczy zupełnie nie pasują do tego, co jest w tej tradycyjnej liturgii.
ale tu się panicznie, tak jak to jeszcze raz powtarzam, panicznie się bałem myśleć, że tu mógł nastąpić pewien błąd, że mogło nastąpić pewne zafałszowanie, czy też wprowadzenie herezji. Po święceniach zostałem wysłany do naszego klasztoru we Wrocławiu, gdzie bardzo szybko nauczyłem się też odprawiać starą mszę i w tym środowisku indultowym, które tam funkcjonowało, myślę, że parę miesięcy po święceniach odprawiłem po raz pierwszy mszę i potem pomagałem w tym środowisku, od czasu do czasu chodziłem na tam odprawić mszę i no i potem też dostałem pozwolenie od mojego przeora w klasztorze i mogłem, kiedy miałem, nie byłem wyznaczony do mszy w kościele, no to sobie prywatną mszę mogłem odprawiać również w klasztorze tradycyjną. I co uruchomiło jednak pewnego rodzaju takie poczucie, że to są zupełnie dwie różne rzeczywistości. Tak? Jakby po odprawieniu tradycyjnej mszy, kiedy się wracało w ten niedzielny wieczór do klasztoru z tą świadomością, że w poniedziałek będę musiał odprawiać nową mszę, która jest totalnie czym innym, to niewątpliwie to było bardzo trudne doświadczenie. I ja sobie gdzieś już tam wtedy zdawałem sprawę z tego, że tak długo jakby funkcjonować w takim świecie się nie da. Ale no, Pan Bóg chyba chciał też przyspieszyć pewne procesy, ponieważ rok po moich święceniach, co już było wcześniej ustalone, zostałem wysłany przez generała zakonu do Hiszpanii po to, żeby tam odbyć roczne studium duchowości świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy od Jezusa, w takim centrum międzynarodowym, które zostało pobudowane w Avila, w mieście rodzinnym świętej Teresy. I chociaż były to czasy pontyfikatu bardzo niebezpiecznego skądinąd dla Kościoła, czyli pontyfikatu Benedykta XVI, gdzie ta zewnętrzna aparycja była bardzo tradycyjna, natomiast niestety wiele treści, jeśli chodzi o nauczanie, było niestety przemycanych w tych pięknych szatach, bardzo modernistycznych, to ja bym, tak jak mówię, bałem się myśleć i myślałem, że to jest jakby sytuacja taka, że Kościół jest no już jakby w odwrocie, znaczy w sensie nie w odwrocie, tylko jest jakby nastąpiła pewna kontrreformacja, czy pewna jakby taka kontrrewolucja i że teraz jest jakby odbudowa wszystkiego. I ja przyjeżdżam do Hiszpanii i ja tam spotykam ducha papieża Franciszka, chociaż jeszcze wcale nie wiedziałem, że taki papież będzie, tak? Bo to jeszcze to był początek pontyfikatu Benedykta. Spotykam się z czymś takim, że to byli bardzo mili ludzie i to należy przyznać, jakby bardzo sympatyczni, mili ludzie. Natomiast cała ich teologia oscylowała wokół tego, żeby być właśnie takim dobrym i miłym, co jakby wykluczało wszystkie takie aspekty, które spowodują, że ktoś będzie odebrany jako niemiły, tak? Czyli nie było mowy o błędzie, o złu moralnym. Natomiast wszystko, co uchodziło za takie wprost katolickie, no było w jakiś tam sposób kontestowane do tego stopnia, że oprócz tego nauczania duchowości świętej Teresy i świętego Jana od Krzyża, czy tam świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i innych karmelitańskich autorów, to mieliśmy oczywiście też kursy duchowości, czy też mistyki islamu, buddyzmu, judaizmu, hinduizmu i wszystkie te religie gdzieś tam były przedstawione w sumie jako przynajmniej równoważne, a w niektórych wypadkach nawet jako lepsze drogi do zjednoczenia z Panem Bogiem. Wprost profesor jeden powiedział, że Kościół katolicki z całym bagażem dogmatycznym, prawnym i liturgicznym jest jak rozkładający się trup, który skupia całą uwagę na sobie i nie pozwala jakby bezpośrednio komunikować się z bóstwem. Natomiast hinduizm, który jest pozbawiony jakby tego całego zespołu nauczania dogmatycznego, liturgii, prawa,
Jest jakby pewną prostą drogą do tego, żeby dusza się mogła komunikować z bóstwem, bliżej nieokreślonym. Więc to były te rzeczy, które bardzo szokowały. Bardzo szokowała dla mnie ta sytuacja liturgiczna, taka, którą widzimy teraz, między innymi chociażby przy okazji pielgrynacji Paciamamy w bazylikach rzymskich, to mniej więcej takie rzeczy, różnego rodzaju takie mieszanki pogańskie i katolickie gdzieś tam się działy. Do pewnego momentu byłem jakby uczestnikiem tego, aż w końcu powiedziałem, że my nie mamy wspólnej wiary. Pod pewnego momentu już nie brałem udziału w tych liturgiach, nie brałem udziału jakby w tych wszystkich ich formach nabożeństwa, których tam po prostu celebrowano siebie. I chodziłem na mszę do klasztoru świętego Józefa, tego pierwszego klasztoru założonego przez świętą Teresę, gdzie tam powiedzmy ta cała liturgia na szczęście jeszcze jakby w ramach oczywiście niestety Novus Ordo, ale była w jakiejś tam mierze no spokojna i taka, bym powiedział, w miarę zgodna z rubrykami nowego mszału. Po tym rocznym studium, niestety, które mnie nie tyle ubogaciło, co raczej no wprowadziło ogromne zamieszanie wewnętrzne, przełożony generalny chciał, żebym został jeszcze jeden rok i żebym zrobił tam licencjat. I wtedy bardzo go prosiłem o to, żebym nie musiał tam zostać. I on się zgodził pod warunkiem, że pójdę na Białoruś i tam będę pracować. No ale sytuacja na Białorusi się okazała, ta polityczna, dość skomplikowana. Kościół katolicki znajduje się tam w dość trudnej sytuacji, a mianowicie oprócz zgody władz kościelnych potrzebna jest też zgoda władzy państwowej na pracę na Białorusi. Ja takową zgodę dostałem, ale zupełnie gdzieś tam powiedzmy w innej parafii niż karmelici mają, gdzieś tam 100 km dalej, więc de facto byłem legalnie na Białorusi, ale tam gdzie jest klasztor karmelitów nie mogłem nic, w sumie niczego robić. Ale powiedzmy jakieś takie małe rzeczy jak spowiedź, zwłaszcza gdzieś po jakichś wioskach, no to tyle mogłem robić i tam się okazało, że zostałem wrzucony w jakiś taki po prostu szalony ekumenizm, gdzie przychodzili ludzie do spowiedzi i się okazywało, że to nie są katolicy. Pamiętam jak mój pierwszy taki szok, kiedy spowiadałem gdzieś tam w jakiejś szkole, mój przełożony odprawiał mszę, ja spowiadałem jakąś osobę i tej osobie właśnie tłumaczę, żeby tam odmówiła różaniec jako pokutę. Ta pani oczywiście okazało się, że ona jakby nie wie, co to jest różaniec, więc jej tłumaczę tam po rosyjsku. Ona mówi, że ona nie wie, co to jest. Wyciągam z kieszeni różaniec, pokazuję ten różaniec. Ona mówi, że przykro jej bardzo, ale ona nie wie, jak to się odmawia. Tak? Więc ja się ją pytam, jak pani katoliczka nie wie, co to jest różaniec. Jakby to było taki właściwie główny nośnik przekazywania wiary w tamtych czasach, kiedy nie było księża. Ona mówiła, że ja nie jestem katoliczką, jestem prawosławną. No więc sytuacja była taka, że ja mówię, no niestety, no ja to pani, nie mogę panią spowiadać. Ja mówię, że no, tu księża zawsze mnie spowiadają, że to nie ma żadnego problemu dla tych księży. Ja mówię, no to niestety, ja muszę pani iść do tych księży iść, ale mówię, tutaj duchownych prawosławnych jest znacznie więcej niż katolickich. Jeżeli pani chce trwać w prawosławiu, to musi pani iść do swojego księdza i tam korzystać z sakramentów, a jeżeli chce pani u nas korzystać, no to musi pani przejść do kościoła katolickiego. Oczywiście dostałem reprymendę w wielu takich sytuacjach, gdzie odsyłałem ludzi innego wyznania, no to potem ci ludzie szli do innego kapłana i tam się okazywało, że wszystkie sakramenty można dostać, nie ma problemu, można się wyspowiadać, pójść do komunii. No, taką ciekawostką było to, że matka prawosławnego księdza, który mieszkał na terenie naszej parafii, właśnie ze swoją matką, w tygodniu przychodziła zawsze do nas do kościoła na mszę i przystępowała do komunii, a oczywiście w niedzielę szła do swojego syna na liturgię i tam oczywiście jako prawosławna praktykowała. Także to był taki ten moment pobytu na Białorusi. Bardzo od tej strony znowuż szokujący, ponieważ wydawało mi się, że nawet
no to nowe prawo, które jednak mimo wszystko ogranicza takie akcje ekumeniczne, do pewnego stopnia je pozwala, ale zasadniczo w sytuacjach raczej albo totalnego braku kapłanów prawosławnych, albo zagrożenia życia, a tu się okazuje, że to wszystko jest jakby dozwolone i wprost mi zostało powiedziane, że tam w Rzymie się nie znają, jakie są realia misyjne, my tu wiemy, jak należy pracować i po prostu masz wykonywać to, co ci przełożeni każą i tam się niespecjalnie nie patrzeć na dokumenty kościelne. Więc po tych 2 latach dość dramatycznych wróciłem z powrotem do Polski, do Wrocławia i powiem szczerze, to był ogromny kryzys, wręcz wiary, znaczy takie, to było ogromne niebezpieczeństwo, że to się wszystko skończy źle, że w pewnym momencie się wszystko złamie i że jakby nie to, że jakoś rozmyślałem o porzuceniu kapłaństwa, ale po prostu miałem gdzieś tam z tyłu głowy lęk, że jak tak dalej będzie, że to ostatecznie może doprowadzić do czegoś takiego. I powrót do Polski spowodował, że oczywiście przynajmniej jakaś tam pewna stabilność taka i pewnego rodzaju normalność jak na posoborowe czasy na nowo powróciła. I w tym czasie w naszym klasztorze pojawił się neoprezbiter z Instytutu Dobrego Pasterza, ksiądz Grzegorz Śniadoch, który szukał miejsca po swoich święceniach, gdzie by mógł posługiwać. Taka już była ta sytuacja Instytutu Dobrego Pasterza, że nowy ksiądz został uświęcony, on sam sobie musiał znaleźć jakąś placówkę, miejsce, gdzie będzie mógł zamieszkać, gdzie będzie mógł odprawiać msze, gdzie będzie mógł, nie wiem, nauczać, głosić katechezy i tak dalej. Wierni z Indultu zwrócili się do klasztoru z zapytaniem, czy nie zgodzilibyśmy się go przyjąć, żeby mógł mieszkać w klasztorze. O dziwo, wspólnota klasztoru się zgodziła. No i ksiądz Grzegorz zamieszkał w klasztorze i powiem szczerze, to był taki czas, kiedy bardzo dużo ze sobą rozmawialiśmy, dużo czasu spędzaliśmy ze sobą i w pewnym momencie jakby zobaczyłem, że jest to, jego sytuacja jest taka, że przynajmniej on jakby może się zasłonić statutami, że on nie musi jakby brać udziału w tych różnych nadużyciach, nie wiem, czy udzielać komunii na rękę, czy odprawiać nową mszę. I stwierdziłem, że rzeczywiście ta tradycyjna liturgia, zwłaszcza, że się mówiło, że to jest jakby własny ryt Instytutu Dobrego Pasterza, oprócz tego się mówiło, że to jest jakby w sumie jakby lustrzane odbicie bractwa, tylko że z pieczątką z Rzymu, więc dla księdza, który jest w tych strukturach Novus Ordo i ma to prawnicze takie myślenie, że to trzeba mieć te pieczątki tak, od modernisty, żeby móc być przy tradycji, więc po jakimś tam czasie, właściwie myślę, że po kilku miesiącach, powiedziałem mu o tym, że ja bym chciał dołączyć do Instytutu i pamiętam taki z jednej strony przestrach na twarzy księdza Grzegorza, bo co teraz będzie, co będzie z nim tak naprawdę, nie? Co, jak zareagują władze klasztoru, jak zareaguje tam proboszcz w kościele, gdzie jest indult, bo ten proboszcz bardzo mnie lubił skądinąd i teraz, a z kolei nie bardzo był przekonany do tych różnych instytutów indultowych i miał tam jakieś swoje zastrzeżenie, więc gdzieś ten lęk się pojawił. Się okazało, że nie był to w sumie, to był trochę lęk na wyrost, ponieważ moje przejście jakby do Instytutu nie spowodowało, przynajmniej takich w tym momencie dla księdza Śniadocha, żadnych jakichś takich większych konsekwencji, bo nadal pozostał u karmelitów, mieszkał i nadal mógł odprawiać tam w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku, gdzie dotychczas odprawiał mszę świętą. Natomiast ja oczywiście z wiadomych powodów nie mogłem zostać w Polsce, po prostu dlatego, że nie było żadnej infrastruktury, nie było niczego. A też, żeby uspokoić
jakieś tam wrzenie, które mogło się gdzieś tam pojawić, przede wszystkim, nie wiem, w zakonie, to postanowiono, że będę przeniesiony gdzieś za granicę, a skoro znałem hiszpański, no to zostałem przeniesiony do Chile. I kiedy przyjechałem do Chile, to przyjechałem z taką świadomością, że oto tam funkcjonuje w miarę normalnie duszpasterstwo, dlatego że na blogu widziałem, że mają swoją własną kaplicę, dom księży, którzy tam mieszkają, mają swoich wiernych, jakby nie są zależni od tych nowusowych parafii, tylko funkcjonują w taki sposób zupełnie naturalny, normalny. Nie ma, może po prostu tak jak później zobaczyłem, jaka jest rzeczywistość w bractwie, ale w tamtym czasie jeszcze daleko mi było do bractwa, bardzo daleko. I kiedy tam przyjechałem, to się okazało, że rzeczywistość jest zgoła odmienna. Owszem, była kaplica, była jakaś tam grupka wiernych, był tam ksiądz, który w swoim czasie przeszedł z bractwa właśnie do instytutu. Natomiast od strony takiej legalistycznej to wszystko było to nielegalne. Wtedy arcybiskup Santiago de Chile, kardynał Razuriz, wielokrotnie wysyłał listy, w których stawiał żądania zupełnie absurdalne, ponieważ żądał między innymi, żebyśmy w przeciągu pół roku zaczęli odprawiać nową mszę, a w ciągu następnych 6 miesięcy, żebyśmy opuścili archidiecezję w Santiago. Więc jakby w ogóle nie wiadomo, po co ten kompromis miałby być, żeby tu odprawiać nową mszę, ale takie żądanie było, a później i tak trzeba było szukać jakby innego miejsca. Więc to funkcjonowało wszystko po prostu na zasadzie takiej, jak to funkcjonuje w bractwie, tak? Że po prostu jest kaplica i jest biskup, który się na to nie zgadza, ale to dalej funkcjonuje. I mimo że oficjalnie instytut był jakby znany na prawach papieskich, to de facto w realiach nie mógł funkcjonować. I to dotyczyło diecezji Santiago, to dotyczyło w dużej mierze, mieli wielkie problemy księża z instytutu w Bogocie, w Kolumbii, zostali wciągnięci wprost na taką czarną listę z różnymi księżmi pedofilami, jakimiś suspendowanymi i tak dalej. Na tej liście też byli zamieszczeni księża z Instytutu Dobrego Pasterza, więc to były takie, ten czar pryzł, że to jest jakby pieczątka z Watykanu, pieczątka od samego papieża, który rzekomo to jakby jego inicjatywa i że teraz cały Kościół przyjmuje tutaj powiedzmy taki instytut. No się okazuje, że realia były zupełnie inne w Polsce. Zresztą w tamtym czasie było tak samo i tak samo było zresztą i we Francji, gdzie ten instytut powstał. Zostało tylko uznane na dobrą sprawę jedno miejsce, jedna parafia personalna w Bordeaux, a poza tym wszystko i seminarium, a poza tym wszystko działo się na zasadzie, co się uda, to się zrobi, coś tam się otworzy. Ale zawsze i wszędzie spotykano się ze sprzeciwem ze strony władz kościelnych. Jakby żadnego rozwoju oficjalnie nie można było tam prowadzić. Więc prawda jest taka, że oczywiście grupka, która tam wiernych, która była, to byli sympatycy tegoż księdza, który jakby odszedł od bractwa, oni razem z nim poszli. Było tam kilkadziesiąt osób w niedzielę. W tygodniu kilka osób przychodziło na mszę i na dobrą sprawę niewiele było jakichś perspektyw takiego rozwoju, tym bardziej, że ten ksiądz przeżywał taką głęboką depresję i to jakby, nie sprzyjało też jakiemuś, ta sytuacja trudna, w której się znalazł, o wiele łatwiej mu było funkcjonować w bractwie, był tam wtedy przeorem Santiago, a potem, kiedy przestał być przeorem i znalazł się poza bractwem, to się okazało, że w tych strukturach oficjalnego kościoła niestety nie znalazł jakiejś akceptacji, zrozumienia czy jakiejkolwiek pomocy, tylko wręcz przeciwnie, wtedy na niego spadły wszystkie jakieś szykany i trudności, no i ten człowiek rzeczywiście też pogrążył się w takiej głębokiej depresji, więc też jakby to wszystko wyglądało po prostu tylko tak, że była msza i tak na dobrą sprawę do tego się to wszystko sprowadzało. Po roku pobytu w Santiago de Chile powróciłem do Polski, udało się jakoś zorganizować księdzu Śniadochowi tak, że mogłem przyjechać do Wrocławia i że
że mogliśmy jakoś tam razem pracować w tym indulcie we wrocławskim. I to był taki czas z jednej strony bardzo owocny, znaczy jakby dużo takich pięknych owoców to przynosiło, a z drugiej strony też dużo myślenia i takiego otwierania oczu. Mianowicie w momencie, kiedy się dało ludziom, tym, którzy szukali tradycji, dało się pewną możliwość nie tylko uczestniczenia we mszy świętej, ale różne spotkania, katechezy i różne inne jakieś tam powiedzmy inicjatywy, które się robiło, spowodowało to ogromny wzrost. Się okazało, że trzeba odprawiać dwie msze w niedzielę, że to w tej parafii to były w sumie największe grupy, zresztą najbardziej liczne msze, było ponad 300 osób w sumie i to byli ludzie młodzi, bardzo dużo studentów, młodych rodzin, dzieci, oczywiście też były osoby starsze. Też w tygodniu były dwie msze, jedna rano, druga wieczorem, ale oczywiście, żeby móc funkcjonować, trzeba było mieć alibi. To nie jest tak, że w tych strukturach indultowych, że od sobie, nie wiem, przysyła przełożony i tutaj przyjeżdżam i coś robię, tylko no, wobec władzy diecezjalnej, kościelnej należało się wykazać jakimś powodem, dlaczego ja tu jestem na terenie tej diecezji, tak? Nie ma domu oficjalnie rygowanego Instytutu Dobrego Pasterza we Wrocławiu. No i oczywiście najprostszy sposób, jak załatwić sobie taką licencję, no to jest zapisać się na jakieś studia. Czyli przełożony wysyła na jakieś tam studia. I ja już nie chciałem mieć nic wspólnego z posoborową teologią, więc jakby studia doktoranckie, które byłyby bardzo proste, bo tych zajęć by nie było dużo, ale po prostu najzwyczajniej na świecie nie chciałem mieć nic z tym wspólnego, więc stwierdziłem, że pójdę na filologię klasyczną, że jest to coś, co może się przydać dla kapłana, a zarazem no nie będzie tam się działo jakieś, po prostu nie będę musiał słuchać jakichś rzeczy po prostu szalonych tych współczesnych teologów i tak dalej. No, ale wiadomo, że to było dość kosztowne alibi, tak? Powiedzmy, studia, filologia klasyczna to nie są proste studia. Absorbowało to jakby większość mojego czasu. Odprawiałem rano mszę, praktycznie udawałem się na uczelni, gdzieś tam do późnych godzin wieczornych byłem na uczelni. Oczywiście mnóstwo lektur, mnóstwo jakichś tam zadań, bo to jest nauka dwóch języków starożytnych, gdzie może łacina była bardzo, właściwie prostą sprawą, ale greka. No, nie, powiedzmy tutaj podzielałem zdanie świętego Augustyna, że to jest język raczej trudny do nauczenia się i także w tych realiach gdzieś tam powiedzmy musiałem funkcjonować, wieczorem gdzieś wracałem, pomagałem, tam spowiadałem na wieczornej mszy, może jakieś tam powiedzmy spotkanie po wieczornej mszy i później następnego dnia znowu jakby cały czas jakby te studia i te zajęcia. I oczywiście kontakty, siłą rzeczy kontakty z klerem. Może nie były aż tak bardzo intensywne, ale mieszkaliśmy w klasztorze Bonifratrów i siłą rzeczy też jakby jakiś tam ten kontakt z nimi był. Spotykaliśmy się z różnymi księżmi, którzy jakoś tam być może czasami się interesowali trochę tradycyjną liturgią, albo też przy takich różnych okazjach po prostu z księżmi, którzy niewiele wiedzieli w ogóle o tradycji, o mszy świętej, ale no, po prostu chcieli poznać, tak, jakoś taki, coś tam słyszeli, że są jacyś tacy dziwni księża i chcieli poznać. I tu się pojawiały takie dylematy, dla mnie bardzo już takie palące, mianowicie gdyby ci księża wiedzieli tak naprawdę, co my myślimy, przynajmniej co ja myślałem o kościele Nowosordo, o Nowym Rycie, o tych wszystkich sytuacjach, o tej nowej teologii, o tej praktyce liturgicznej i tak dalej, to prawdopodobnie żaden z tych księży by mi ręki nie podał nawet. No ale jak się chciało utrzymywać jakieś kontakty, to trzeba było oczywiście tam gdzieś udawać, że owszem, my mamy taką specyfikę, mamy taki statut, tak, że mamy tutaj takie napisane, że no to jest nasz ryt, no i tak musimy sobie w tym rycie odprawiać.
No ale no, że tak, no wy macie swój, no to wasz jest taki, nasz jest taki, może my lubimy swój, ale no wy pewnie lubicie swój. I no i gdzieś tam dyplomatycznie należało, gdzie po prostu między tymi rafami koralowymi próbować przepłynąć, tak żeby się nie rozbić. Tak. Pamiętam, że dla mnie był takim szczególnym momentem, była wizyta u arcybiskupa wrocławskiego, który się tam nami zainteresował mimo wszystko, co to są za księża i dlaczego i tak dalej, wezwał nas. I pamiętam, że on najpierw się nas zapytał, czy mamy gdzie odprawiać. I gdzieś tam się pojawiła taka w pierwszym momencie nadzieja, że no świetnie, może nam coś zaoferuje, tak? Niech tam powiedzmy powie, że tutaj mam jakiś kościół wolny, a takich we Wrocławiu niezagospodarowanych kościołów, praktycznie nieużywanych, jest całkiem sporo na Starym Mieście. I tak myślę, może coś tutaj uzyskamy. No i tak tłumaczymy, jaka jest sytuacja, że no gdzieś tam powiedzmy od czasu mogą być trudności, na razie tam korzystamy z takiej gościnności, no ale nic stabilnego. A arcybiskup się pyta, dlaczego nie koncelebrujecie? Proste pytanie dla niego, dla nas było takie przerażenie w oczach, jak mu tu odpowiedzieć tak, ażeby nas przez okno nie wyrzucił z kurii, tak? Więc oczywiście najłatwiej się powołałem, najszybciej jak mogłem, na statut, że tu papież Benedykt taki dał i także my tu mamy, tylko w tym możemy, i że żeby jedność instytutu zachować, no to musimy odprawiać w starym rycie, nie możemy koncelebrować, bo to potem wzbudzi jakieś tam tarcia, konflikty wewnątrz instytutu. No i cóż, i to był moment, kiedy ja sobie bardzo mocno zdałem sprawę, że owszem, to co powiedziałem było prawdą, to nie było kłamstwo, tak? Tylko że to nie było najważniejsze argumenty, dlaczego nie koncelebrujemy. To były rzeczy, które były, bym powiedział, akcydentalne wobec istoty rzeczy, tak? I gdybym miał przekazać arcybiskupowi, dlaczego nie koncelebrujemy, to prawdopodobnie może by nas nie wyrzucił przez okno, ale by pewnie kazał nam szybko wyjść z pałacu biskupiego. Także po prostu bylibyśmy nie do zaakceptowania. I cóż, opatrzność Boża, wierzę, że tak to było, działała dość szybko, ponieważ jakby interes kurii tym indultem wrocławskim się nasilał, zainteresowanie, i został przysłany wizytator parafii. Nie jest to nic w sumie nadzwyczajnego, że się wizytuje parafię, że kuria wysyła wizytatorów, czy tam biskup sam przyjeżdża, arcybiskup, czy przyjeżdża jakiś biskup pomocniczy, czy jakiś ksiądz. W tym wypadku był to już nieżyjący biskup Janiak, który przyjechał zwizytować parafię. Był wtedy on biskupem pomocniczym we Wrocławiu. I cóż, nie byliśmy zaproszeni na tą wizytację, natomiast jakby byli wierni zaproszeni, jako tak jedna z grup w parafii. I biskup przekonał się, że to nie są tylko starsze babcie, które mają jakąś tam nostalgię za swoim dzieciństwem i jakby grupa niegroźna, która wymrze i się sprawa skończy, tylko jak zobaczył tych młodych ludzi, młode rodziny, dzieci, studentów, no to cóż, wezwał nas znowuż do kurii i nam podziękował za piękną pracę, którąśmy tam wykonali, że to naprawdę niesamowity trud, któryśmy tam włożyli, że taka piękna, wspaniała grupa wiernych jest, no ale że zawsze jest to ale, że no oni mają za dużo jakby swoich księży i to trochę jakby nie wypada, żeby ci księża diecezjalni, przepraszam, nie mieli pracy, a tutaj jacyś księża z zewnątrz coś tam wykonują, więc no, żebyśmy się przygotowali na to, że za jakiś czas będziemy musieli opuścić archidiecezję wrocławską, ponieważ oni przygotują swoich księży, którzy przejmą to duszpasterstwo. No i cóż, w tym momencie dostałem, mniej więcej w tym czasie dostałem maila od niespodziewanego dla mnie skądinąd, maila od księdza Sztelina,
który prawdopodobnie od tych wiernych, którzy jakoś tam raczej byli wiernymi bractwa, z konieczności korzystali z naszej tam posługi, od tych wiernych pewnie coś tam o mnie słyszał i on mnie zaprosił na rekolekcję. Zaprosił w ogóle na spotkanie, gdybym mógł przyjechać, ale też szczególnie na te rekolekcje, o których już wspomniałem, które się odbywały w połowie listopada w Bajeżu. I ja sobie stwierdziłem, że to jest unikatowa szansa, żeby wziąć udział w jakichś normalnych rekolekcjach, ponieważ w czasie pobytu w instytucie w Chile nie miałem w ogóle rekolekcji, a jeden rok miałem takie rekolekcje niby samotne w jednym z klasztorów benedyktynek, gdzie rzekomo wszystko było umówione, żeby odprawiał sobie prywatnie starą mszę, ale kiedy przyjechałem, to siostry były bardzo zdziwione, że ja tu chcę na ołtarzu odprawiać mszę i że no, na początku w ogóle się nie chciały zgodzić, ale potem jakby no, się zgodziły, więc takie miałem sobie przynajmniej tam parę dni samotności, ale było to jakby gdzieś tam zrozumiane, dane do zrozumienia, że to jednak nie jest akceptowalne, żeby tutaj jakiś taki dziwny ksiądz sobie odprawiał jakieś takie swoje rekolekcje, odprawiając starą mszę, tak? Więc stwierdziłem, że zaproszenie na rekolekcję do bractwa należałoby wykorzystać i pojechać i posłuchać jakichś nauk o duchowości, o kapłaństwie, trochę się jakby po prostu odnowić po tym całym doświadczeniu indultowym. I rzeczywiście jakby stwierdziłem, że po prostu nie jakby ten tydzień sobie daruję tych studiów, pojadę do tego Bajeża. Powiem tak, że jak przyjechałem, to się przeraziłem, bo to Bajeże było w stanie no, takim bardzo surowym. Pierwszy poranek wymarzłem w kaplicy śmiertelnie, bo to wszystkie modlitwy długo i trwały, i rozmyślanie, i pryma, i msza święta, a ja tam w jakimś takim lichym sweterku, a wiatr hulał przez te sławetne witraże tam bajerskie, więc było dość tak spartańsko. Natomiast pamiętam, że ksiądz Wesołek mnie od razu przywitał i mówi, że niech się ksiądz nie wygłupia, tylko niech ksiądz tu przychodzi, bo tu jest co robić i nie ma czasu do stracenia. I cóż, w trakcie rekolekcji, kiedy słyszałem o różnych dziełach, które księża wykonują, a było naprawdę o wiele mniej księży w tamtym czasie w Polsce i o tym też przemęczeniu ogromnym, bo to przecież było tak, że pracowali w szkole i potem w soboty jechali do kaplic, odprawiali w kilku kaplicach, przyjeżdżając. Nie było przeoratu na południu Polski, tylko z Warszawy się jeździło na południe Polski, na przykład do Lubatowej, aż pod granicę słowacką i potem się wracało się w niedzielę późno w nocy i następnego dnia się szło do szkoły i znowu w szkole cały czas i potem znowu do kaplic. I było widać też jakby takie realne po prostu zmęczenie tych księży, a zarazem jakby taką radość, że oto mogą normalnie pracować dla Kościoła bez żadnego udawania, bez jakiegoś takiego przychodzenia do Kościoła i teraz musimy zrobić zdjęcie, żeby tutaj przed tym jak poprzesuwamy wszystko, tak żeby potem odstawić tak samo portret Jana Pawła II, kwiatki, gdzieś tam stół postawić na swoje miejsce, bo my tu swoją liturgię odprawimy, ale tak żeby siostra zakrystianka się nie denerwowała, to musimy ten cały wystrój posoborowy na nowo jakby odtworzyć tak dokładnie jak to było, albo te wszystkie kompromisy na zasadzie takiej, że ja pewnych rzeczy jednak nie mogę powiedzieć, no bo jak powiem, no to ktoś doniesie do kurii i mogą nas usunąć, że jak będzie jakieś kazanie
jak to usłyszałem o swoich kazaniach, że rzekomo były hardkorowe, gdzie ja miałem świadomość, że pewnych rzeczy się po prostu nie powie, tak? Jakby nie, czasami poruszałem oczywiście jakieś problemy, ale nigdy nie było to, nigdy nie miałem odwagi, powiedzmy, powiedzieć czegoś więcej, co by mogło naruszyć jakieś tam dobro tego, powiedzmy, no, trudno powiedzieć instytutu, tylko tej naszego działania tam. Natomiast to było ocenione przez kurię też jako jakieś tam, no dosłownie do mnie dotarło, że to były kazania hardkorowe, być może, że o grzechu czy o piekle, ale gdzieś tak to było klasyfikowane, więc tutaj zobaczyłem, że jednak że księża bez żadnego jakiejś tam potrzeby alibi, zapisywania się jakieś dziwne studia, udawania przed władzą, przed hierarchią, że tu my jesteśmy jednak trochę specyficzni, ale w sumie to tak jak wy, tylko może trochę inaczej. Zasadniczo to musimy się tak miłować i tolerować i tak dalej, więc ta normalność rzeczywiście no, spowodowała, że podjąłem decyzję szybko, bardzo szybko. Nie wiem, odmówiłem wtedy bardzo dużo różańców, pamiętam, ale jak to już w wypadku choleryków jest, że oni podejmują decyzję bardzo szybko, ja też tak zrobiłem, więc odbyłem jedną rozmowę w trakcie rekolekcji z księdzem Sztelinem i to była rozmowa, w której po prostu poprosiłem o to, żeby mnie przyjął do bractwa. On się wtedy zapytał, czy chciałbym jako członek bractwa, czy jako ksiądz agregowany. Ja powiedziałem, że to w sumie dla mnie to jest mało istotne, bylebym trafił do normalności i nie, jakby nie był wyrwany z tego całego, powiedzmy, tej całej schizofrenii, w której już to od lat się znajduje. No i wtedy się rozpoczęło właściwie, rozpoczęła się moja historia w bractwie. Tak naprawdę ten czas spędzony przez ponad 10 lat tutaj w Warszawie. Mhm. Bardzo dziękuję za tą ciekawą historię. Faktycznie to był długi okres czasu, który ksiądz nam tutaj opowiedział i wiele się w nim wydarzyło. Ja tylko dwa słowa tak zwrócę uwagę na tą kwestię udawania, czy kwestię tego, co ksiądz powiedział, że gdyby ksiądz powiedział biskupowi, arcybiskupowi, dlaczego ksiądz nie koncelebruje, to od razu by księży tam wyrzucił z pałacu, to może być trochę przyczyna, dlaczego też papież Franciszek ostatecznie wszystkie ruchy indultowe prześladuje, że wynika to po prostu stąd, że faktycznie większość księży i wiernych, którzy są tam zgromadzeni, tak naprawdę nie mówią, co myślą. I gdyby mówili, co myślą, to faktycznie byłoby oczywiste, powiedzmy, że dla wszystkich zupełnie, że oni nie pasują do tego środowiska i że... Z całą pewnością jest tak, że myślę, że papież Franciszek, może ktoś ma jakieś tam inne, odmienne zdanie, ale myślę, że to jest dość inteligentny człowiek, jest jezuitą i on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że wszelkie nawiązanie do tradycji no jest sprzeczne z jego celami, które on jako papież ma i chce wprowadzić w życie. I dlatego też podejmuje to bardzo stanowcze działania w celu spacyfikowania poszczególnych instytutów i też jakby no tych ośrodków, gdzie tam te msze były odprawiane, po prostu no, w tym momencie zostało to bardzo mocno ograniczone po to, żeby dać bardzo czytelny znak, że wy nie pasujecie i zresztą on o tym pisze, że to nie jest kwestia tylko liturgii, tylko to jest kwestia doktryny. Więc jakby on wprost mówi, że jakby ta doktryna stara, katolicka jest już nie... Strasznie trudno to wypowiedzieć, ale już jest nieaktualna, tak? My mamy nową doktrynę i teraz wszystkie takie relikty i nostalgie za tradycją są czymś niewłaściwym. No i ksiądz opowiedział o tym, że bractwo jawiło się jako ta normalność. Na pewno później w
takiej realnej pracy duszpasterskiej jednak pojawiło się wiele problemów i na pewno też tutaj wiele trudniejszych doświadczeń było. Mm-hmm. 11 lat, no to jest już kawał czasu, także może ksiądz z pewnej perspektywy spojrzeć na tą pracę i też bym prosił, żeby ksiądz krótko o tym opowiedział. Jak to było? Na ile to powiedzmy takie marzenie o normalnym kapłańskim życiu faktycznie się spełniło, a na ile gdzieś tam to się jednak rozbiło o codzienność? Powiem tak, że przez te 11 lat nie było dnia, w którym by mi się w ogóle pojawiła jakaś myśl takiego żalu, czy jakiejś takiej zawodu, że dlaczego ja tu przyszedłem. Nie było takiego dnia. Po prostu myślę, że od samego początku ja, przychodząc do bractwa, poczułem się w domu i miałem tą świadomość, że oto jestem w normalności i jako człowiek mający pewne doświadczenie, wiem, że wszędzie, gdzie się jest, nawet najbardziej kochającej rodzinie, będą problemy. I na pewno przyjście do bractwa spowodowało, pojawiły się pewne krzyże, które trzeba było dźwigać. Jednym z tych krzyży na samym początku było jakieś takie powstanie ludzi o pewnych takich skłonnościach sedewakantystycznych, którzy nie stąd, nie zowąd się tam bardzo oburzyli, że tutaj ktoś został przyjęty i że im nie została ogłoszona informacja, że tu były święcenia subkondycjone i oczywiście ta mała grupka, wtedy oczywiście tych wiernych było znacznie mniej, ta mała grupka robiła pewne zamieszanie, ale no cóż, takie rzeczy się dzieją i z tym się trzeba liczyć, natomiast ze strony przełożonej, czy to był przełożony tutaj naszego tego autonomicznego domu, czy ksiądz Karol Sztelin, czy wtedy na tamte czasy przełożony generalny, ksiądz biskup Bernard Felle, miałem wsparcie cały czas, miałem tą świadomość, że tutaj ci ludzie są moją rodziną, są moimi przełożonymi, wiedzą, jaka jest sytuacja i oni podejmują pewne decyzje, które są zgodne z praktyką kościelną i tyle, i mam się tym poddać. Była oczywiście praca w szkole, która nigdy nie była moim ulubionym zajęciem, a były to czasy trudne. Nie ma sensu wracać do trudności, należy się cieszyć z tego, co dobrego aktualnie się dzieje i wzrost tutaj liczebny szkoły i jeżeli chodzi o uczniów i myślę, że taka pewna nastąpiła stabilizacja, za którą należy Panu Bogu dziękować. Natomiast to był czas oczywiście bardzo trudny, to był dla mnie osobiście, pewnie dla wielu osób, ogromny krzyż, ale to też nigdy nie było takiego momentu, że powiedzmy w tych trudnościach, żebym sobie powiedział, że źle zrobiłem, przychodząc do bractwa. Absolutnie. Nigdy takiej trudności nie miałem. A wszystkie inne jakieś tam rzeczy, no to są takie codzienne krzyżyki, które są, czasami są większe, są mniejsze. Gdzież takich po prostu nie ma, no wszędzie są. Także to jest, więc jakby się z tym zrażać. Jeżeli chodzi o jakąś taką nie wiem, dyscyplinę w bractwie, w znaczeniu takim, żeby była tutaj, nie wiadomo, dla mnie gdzieś jak to tam jest przedstawione, że jakiś tam zamordyzm, to straszono mnie tym oczywiście od samego początku, jak już poszła fama, że idę do bractwa, to oczywiście tam na różnych forach wypisywali i straszono mnie bezpośrednio i strasznym księdzem Sztelinem i bratem Klausem, jak oni mnie będą uciskać, inwigilować, nie wiem co jeszcze. Doświadczenie raczej jest zupełnie odwrotne. Rzadko kiedy miałem tak łagodnego, ugodowego, przełożonego, jak teraz, że chodzi o księdza Sztelina, albo brat Klaus, który
był po prostu osobą tutaj dla nas, no, takim naszym dziadkiem, tak, bardzo sympatycznym, zawsze pomocnym, zawsze pogodnym, uśmiechniętym. Nigdy nie miałem z nim żadnych jakichś, powiedzmy, jakichś problemów, żeby mnie tam jakoś szkodę mnie wyrządził. Natomiast oczywiście takie gdzieś tam mity krążyły, że tutaj nie wiadomo, co mnie spotka. Otóż rytm dnia, który arcybiskup zostawił, uważam, że jest po prostu idealny. Jest czas na modlitwę, jest czas na rozmyślanie. Poszczególne godziny kanoniczne, które odmawiamy wspólnie, czas na milczenie, czas na rekreację. Jest po prostu jest to normalne funkcjonowanie kapłańskie. Dla mnie, zwłaszcza po jakimś tam doświadczeniu życia zakonnego, nie było nigdy z tym trudności, wręcz po prostu jest to wielka pociecha, wielka radość, że się mieszka we wspólnocie, w przeoracie, że się ma współbraci i jest z kim porozmawiać, jest z kim się modlić, jakby siebie nawzajem jakoś tam motywujemy, pomagamy sobie i to jest uważam, że cenne. I tak jak powiedziałem o przełożonych, tak samo było ze współbraćmi. Oczywiście było tych księży o wiele mniej, ale pamiętam, że od samego początku byłem przyjęty z ogromną sympatią, właściwie w przeoracie, jakbym po prostu był już od razu członkiem bractwa, tak? Takie po prostu nie czułem się jakoś takim jakby, nie wiem, nazwijmy to, jakiejś tam niższej kategorii albo jakiś tam gorszy ksiądz, którego po prostu z litości przyjmujemy, tylko serdecznie przyjęty i zaakceptowany. Gdy ksiądz zostawał przeorem, to pewnie ta wspólnota warszawska liczyła może jakichś 300 wiernych, tak na oko. Teraz to jest pewnie pięciokrotnie więcej, tak znowu na oko zupełnie. W każdym razie jest to dużo, 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 dużo więcej. Mm-hmm. Może ksiądz też nam coś a propos tego rozwoju opowie, takiego całościowego i liczba wiernych, liczba kapłanów w przeoracie i sam przeorat jako budynek, bo to wszystko gdzieś tam się w międzyczasie bardzo, bardzo rozwijało i to myślę, że to też ma znaczenie właśnie w kontekście tego, jak to działa, że jak ktoś jest zdrowy, to działa. Powiedzmy tak, no, ten rozwój, jeśli chodzi o liczbę wiernych, jest rzeczywiście zawrotny. I tu myślę, że niedusza nasza zasługa, chyba większe zasługi ma papież Franciszek i koronawirus, który wielu ludziom otworzył oczy tak naprawdę na to, co się dzieje. Tak, najpierw ten cały ekologizm papieża Franciszka, i te nabożeństwa z Paciamamą i to jakby ludzie zobaczyli, że to już jest naprawdę, się zaczyna dziać źle. Pewne sygnały, które dawał na przykład Jan Paweł II, asyż, całowanie Koranu, jakby to wszystko było takie gdzieś tam niebrane na serio. Natomiast w momencie, kiedy się pojawiły te takie ekscesy plus destrukcja moralności, promowanie wszelkiego rodzaju jakichś zboczeń, znaczy promowanie może, no, przymykanie oczu albo też jakby pozwalanie na to, żeby to gdzieś tam coraz więcej zajmowało miejsca w świadomości katolików, czy też również w praktyce, tak jakby w tej praktyce kościelnej, także i jakby brak stanowczych reakcji w obronie moralności, no powoduje, że wierni zaczynają szukać normalności, tak. Potem cały kryzys covidowy, który jest, no, te różne absurdy, które nam tutaj serwowano, też ludziom dały dużo do myślenia. I ludzie zaczęli szukać. Pamiętam, że w pierwsze dni, kiedy pozamykano kościoły, kiedy tam były jakieś tego, nie wpuszczano bez masek, komunia tylko na rękę dla tych nielicznych wybranych. Pamiętam, że przyjeżdżali ludzie z całej Warszawy, gdzieś tam z Bielan, nie wiadomo skąd, po prostu szukali w internecie, gdzie mogą trafić. I bardzo wiele z tych osób po prostu zostało. I to są bardzo dobre osoby, dobrzy katolicy, którzy zaczęli poznawać tą tradycję od niedawna, ale prawda jest taka, że naprawdę wiele z tych osób przylgnęło w tych trudnych czasach, miało naprawdę odwagę poświęcać się, przecież to narażali się na jakieś kontrole policyjne.
te absurdy, które się działy w państwie polskim, no, no były szalone, a ci wierni jednak mimo wszystko starali się, dbali o to, żeby być na mszy, żeby być u spowiedzi, żeby być u Komunii Świętej. I to jest ciekawe, że nikt nie umarł, nikt jakoś nie zaraził się tam, nie było jakichś takich, powiedzmy, dramatycznych przypadków. I Bogu dziękować za te doświadczenia. Jeśli chodzi o kapłanów, to również mamy za co Panu Bogu i Najświętszej Pannie dziękować, ponieważ te ostatnie czasy również otworzyły sporo księżom oczy na to, co się dzieje. Dzisiaj ma dołączyć do nas też kolejny ksiądz, który przybywa tutaj do przeoratu. I ta liczba rzeczywiście wzrosła bardzo, bardzo mocno. Czyli zawsze to jest tak, że jak wzrasta liczba księży, to wzrasta liczba kaplic, jakby pracy nie brakuje, także ci księża nie próżnują, ale to zawsze jest tak, że ta cyfra oscyluje w tej chwili gdzieś tam około, powiedzmy, 10 księży. I trudno ich liczyć, ponieważ ci księża, którzy są na probacji, są przenoszeni, czasem tak jakby muszą być w kilku przeoratach, zanim zostaną dopuszczeni do złożenia oblacji w bractwie, więc to tak jakby ta następuje rotacja, zaczynają w Warszawie, a potem po jakimś czasie, jedni krótszym, inni dłuższym, są przenoszeni do innych przeoratów, żeby też w innych placówkach móc jakby zobaczyć, jak funkcjonuje bractwo. Ale no, cały czas jest ta sytuacja. Jeśli chodzi o księży, no jest to tendencja pozytywna, dobra. No i pojawiła się jakby ta potrzeba, żeby tych księży tutaj w Warszawie, czy w Warszawie i w Józefowie razem w niedzielę, żeby było no przynajmniej 4, ponieważ no minimum musi 2 spowiadać, jeden musi odprawiać. No i w tym, powiedzmy, w tym mniej więcej czasie jeden ksiądz odprawia w Józefowie w szkole, jeden odprawia w Warszawie, po prostu się wymieniają. Także, a już jest coraz częściej ta potrzeba, żeby było 3 spowiedników, więc przebudowy kościoła, jak ja sobie przypominam, to najpierw była taka duża kruchta, jak się wchodziło do kościoła, gdzie tam było dużo półek z książkami, była, na górze był też duży chór dla scholi, no i wszystko w międzyczasie zostało pozmieniane, ponieważ na górze zostały pobudowane 2, na chórze 2 małe oratoria do prywatnych mszy, plus taka zakrystia, więc miejsce dla scholi się zmniejszyło. Przy jeden konfesjonał, który wystarczał w zupełności, został przebudowany na 2, a potem trzeba było przebudować jeszcze miejsce dla dzieci, które były już i tak za małe, natomiast przebudować na 3 konfesjonał, a salę pod kościołem otworzyć dla matek z dziećmi, ponieważ no, ta liczba osób jest coraz większa. Przeorat oczywiście również wszelkiego rodzaju przeróbki jakby przechodzi. Ostatnia rzecz, którą musieliśmy zrobić już koniecznie, to z racji wielkiej ilości też powołań, które jakby dla nas stały się pewnym wyzwaniem, tak, żeby adoptować przeorat, no to musieliśmy tą salę sportową, która jeszcze pozostała po dawnej szkole podstawowej, po prostu przerobić, połączyć z refektarzem, tak, żeby móc w jakichś takich normalnych, komfortowych warunkach zjeść posiłek, ponieważ w poprzednim roku, kiedy siedziało, powiedzmy, nie wiem, ponad 20 osób w tym małym refektarzyku, to dosłownie no, brakowało powietrza w pewnym momencie pod koniec posiłku, już była taka ciężka atmosfera, ponieważ to pomieszczenie było bardzo małe. W tej chwili musieliśmy to przerobić, jest na ten moment jakby zupełnie wystarczające, piękny refektarz został zrobiony. Oczywiście księgarnia, w międzyczasie, jeszcze tam wcześniej powstało przedszkole, więc jakby te możliwości tutaj adaptacyjne ciągle się zmieniają jakby, i w zależności od tego, co jest potrzebne, to jest ciągle przerabiane, więc przeorat jest takim
no, pewnym budynkiem, który składa się z różnych części i te części są w zależności od potrzeb po prostu adaptowane do danej sytuacji i przerabiane, więc bracia, szczególnie brat Wojciech, ma tam rzeczywiście dużo pracy i za każdym razem jakoś życie, opatrzność Boża, tak należałoby tu bardziej powiedzieć, podsuwa pewne nowe rozwiązania, które później trzeba to wprowadzić w życie. No mamy nadzieję też, że z Bożą pomocą uda nam się w końcu jakoś zakupić dodatkowy teren po drugiej stronie Wisły i też pobudować tam jakiś kościół i przeorat, ponieważ no, te możliwości tego naszego kościółka są bardzo ograniczone i cóż, gdy był konsekrowany, to był bardzo duży, a teraz jest już bardzo małym. Mamy w niedzielę 5 mszy świętych i tak naprawdę tylko o 7 rano jest stosunkowo komfortowo i można sobie wybrać miejsce siedzące, a na wszystkich innych to raczej trzeba przyjść wcześniej, żeby znaleźć miejsce siedzące, a niektórzy nam muszą stać całą mszę gdzieś tam przy ścianach, ponieważ nie ma wystarczających miejsc siedzących. W tygodniu też, i to jest taka wielka radość moja, że w ostatnim czasie gdzieś pojawiły się głosy, prośby ludzi o mszę przed pracą, tak żeby mogli jeszcze zdążyć do swojej pracy po mszy świętej. Została wprowadzona o 5:40 ranna msza święta pierwsza i jest też takie pocieszające, że od samego początku jest tam około 20 osób, które przyjeżdżają specjalnie na mszę świętą, wstają wcześniej i potem jadą do pracy. I no, ta gorliwość i miłość do mszy świętej jest naprawdę, naprawdę porywająca. To jest taki fenomen, który tylko podziwiać, ta gorliwość tych wiernych, którzy kilkadziesiąt kilometrów czasami przemierzają, gdzieś tam wstają o 4:00, przyjeżdżają do kaplicy, są na mszy świętej, jadą do pracy. Też dla osób starszych, emerytów, jest msza święta jeszcze dodatkowo wprowadzona przed południem, kwadrans przed południem, tak żeby nie musieli gdzieś tam po ciemku wracać do domów. Też czasami to jest jednak w tym okresie zimowym i ślisko i różne inne niebezpieczeństwa gdzieś tam jak w tej porze wieczornej są jakieś tam zagrożenie, więc jest też część osób, która przychodzi w południe. No i oczywiście są te dwie msze, które były już od dawna, o 7:15, 18:00, więc tak w ciągu takiego zwykłego dnia powszedniego mamy gdzieś tam na pewno około 100 osób na tych wszystkich mszach, a nawet myślę, że więcej może być tych ludzi, którzy właśnie codziennie połając tą miłością do mszy świętej przybywają tych dużo kilometrów, żeby móc słuchać mszy świętej. To zawsze trzeba pamiętać, że to nie jest normalna parafia, w której ludzie mieszkają powiedzmy nie wiem, kilkaset metrów od kościoła, tylko bardzo dużo osób po prostu ma duże odległości do pokonania. No i to, co też cieszy i co jest takim najbardziej chyba widocznym znakiem Bożego błogosławieństwa, to są te powołania, które w ostatnim czasie, poprzedni rok, w tym roku, które przyszły, to są według mnie jakoś takiej oceny mojej, to są bardzo dobrzy kandydaci, rzeczywiście szlachetni, dobrzy, gdzie no, jest to wielka, wielka radość i pociecha, że nie tylko będzie miał kto nas pochować, ale też będzie miał kto po prostu przejąć te obowiązki, które my teraz tutaj sprawujemy i po prostu będzie to dzieło dalej kontynuował. Dobrze, bardzo dziękuję. To ciekawa myśl a propos przed seminarzystów, że to będzie ktoś, kto będzie mógł nas pochować. Faktycznie zgadza się. Trzeba powoli o tym myśleć. No, trzeba być względem nich dobrym, żeby właśnie. Dobrze. Może na zakończenie poproszę księdza o kilka słów
dla kapłanów, o których wiem, że jakaś ilość zawsze takie materiały ogląda. Kilka słów zachęty do no, pójścia za obowiązkiem, za prawdą. Więc pierwsza rzecz to z całą pewnością moja zachęta do tego, żeby się nie bać myśleć i żeby nie bać się starych książek teologicznych, które w oficjalnym kościele są już nieaktualne. Tylko mieć odwagę czytać stare encykliki, mieć odwagę zestawić chociażby taką encyklikę Piusa XI Mortarium Animos i Jana Pawła II Utunum Sint i wyciągnąć wnioski. Albo zestawić encyklikę papieża Piusa XII Mystici Corporis i Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II i wyciągnąć wnioski, co się zmieniło, dlaczego się zmieniło, dlaczego jest jakiś wprowadzony nowy element. I to jest bardzo ważne. Mnie to blokowało bardzo długo, ten strach przed postawieniem takiego kroku w te zagadnienia teologiczne. To była taka straszna blokada, która nie pozwalała mi wyjść z tej matni, z tej schizofrenii, w której trwałem najpierw w Novus Ordo, potem w ramach, tak powiedzmy, indultu i dopiero pewne skonfrontowanie tego magisterium wszystkich wieków z tym nowym spowodowało, że no stwierdziłem, że to rzeczywiście nastąpiła pewna rewolucja. To nie jest żadna ciągłość, tylko to jest rzeczywiście zmiana, to jest nowa religia. Tutaj dużo doświadczenie hiszpańskie mi pomogły, żeby zrozumieć, że to jest totalnie nowa religia. I to jest pierwsza ta rzecz, którą księżom chciałbym przekazać, a druga rzecz, która również mnie długo blokowała i ksiądz o tym też doskonale wie, że nie byłem również jakimś zwolennikiem bractwa, albo nawet byłem pewnego rodzaju krytykiem bractwa. I to było bardzo nieroztropne, ponieważ opierałem się na opiniach osób trzecich. I tutaj życzę takiej odwagi, żeby zobaczyć na własne oczy, a nie opierać się na różnego rodzaju złych językach, którzy no właśnie przedstawiają chociażby, nie wiem, księdza Karola w jakimś tam najgorszym świetle, czy bractwo jako takie. I ludzie często nie mając żadnego kontaktu z bractwem, opierając się na jakichś takich różnych plotkach, pogłoskach, po prostu nie mają odwagi, żeby nawiązać kontakt, żeby przyjechać, żeby zobaczyć, porozmawiać osobiście i sprawdzić to jakby na własnym doświadczeniu, tak, że, czy to rzeczywiście jest tak, czy nie. I przecież taki kontakt naprawdę nie skończy się żadną jakąś tragedią. Najwyżej ktoś się przekona, że rzeczywiście te głosy były prawdziwe i sobie po prostu nigdy więcej nie wróci, ale niech ma odwagę spróbować, ponieważ to jest duża przeszkoda, opieranie się na różnych głosach osób trzecich. Więc lepiej, to jest taka moja dewiza, lepiej znać gorzką prawdę o sytuacji Kościoła, kapłaństwa, teologii i po prostu podjąć leczenie, przede wszystkim jakby swojego kapłaństwa, ratowanie swojego kapłaństwa, niż żyć w pewnej iluzji, że no w sumie jesteśmy jakoś tam w posłuszeństwie papieżowi, że tam ostatecznie nie musimy myśleć i po prostu tylko się poddać temu, ponieważ ta iluzja no, może się skończyć rzeczywiście tragicznie utratą powołania, czy nie daj Boże też utratą zbawienia wiecznego. Bardzo księdzu dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że to już powoli czas, żeby ją zakończyć. Serdecznie Bóg zapłać. Widzom serdecznie dziękuję za wytrwanie do samego końca. I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków.